Teraz chcę ci powiedzieć o kilku przykładach z rzeczywistego świata, jak firmy skutecznie zintegrowały sztuczną inteligencję w swoich procesach produkcyjnych. Zaczniemy od The Irishman, czyli Irlandczyk. Zostały tutaj wykorzystywane zaawansowane technologie do odmładzania aktorów Roberta De Niro, Al Pacino i Joe Pesciego. Technologia ta pozwoliła na realistyczne przedstawienie młodszych wersji postaci bez potrzeby stosowania tradycyjnych metod makijażu czy efektów specjalnych. Bliźniak, czyli Gemini Man. Tutaj sztuczna inteligencja była używana do stworzenia młodszej wersji Willa Smitha. Z pomocą technologii motion capture i zaawansowanych algorytmów filmowcy byli w stanie stworzyć realistyczny, młodszy wizerunek aktora, który grał obok jego starszej wersji. Avengers Endgame, czyli koniec gry. Sztuczna inteligencja odegrała kluczową rolę w tworzeniu spektakularnych efektów specjalnych i CGI. Technologia była używana do automatyzacji procesu rotoskopii, śledzenia ruchu i tworzenia realistycznych animacji postaci i środowisk. Blade Runner. W filmie Blade Runner sztuczna inteligencja została użyta do odtworzenia postaci Rachel, granej przez młodszą wersję aktorki Sean Young. Dzięki zaawansowanej technologii deepfake filmowcy byli w stanie stworzyć realistyczną wersję postaci z przeszłości, co dodało autentyczności fabule. Mamy tutaj Spies in Disguise. W animowanym filmie tutaj sztuczna inteligencja była używana do automatyzacji niektórych procesów animacyjnych, takich jak ruch postaci i synchronizacja dialogów. Pozwoliło to animatorom skupić się na bardziej kreatywnych aspektach produkcji. No i mamy też Rogue One, czyli Łotr Pierwszy, Gwiezdne Wojny, historię. W tym filmie sztuczna inteligencja pomogła w odtworzeniu wizerunku zmarłego aktora Petera Cushinga, który grał Grand Moff Tarkina. Technologie CGI i algorytmy AI były używane do stworzenia realistycznej wersji postaci, co pozwoliło na jej włączenie do fabuły, mimo nieobecności samego aktora. Te przykłady pokazują, jak sztuczna inteligencja może być skutecznie zintegrowana w różnych aspektach produkcji filmowej, od odmładzania aktorów po automatyzacji animacji i efekty specjalne. Sztuczna inteligencja nie tylko usprawnia procesy produkcyjne, ale także otwiera nowe możliwości kreatywne, pozwalając filmowcom na realizację wizji, które wcześniej byłyby trudne do osiągnięcia.